I dzień dobry, ja nazywam się Ina Bąk i lubię uczyć ludzi, że ze statystyką można i należy się zaprzyjaźnić. I zapraszam Was dzisiaj na drugą rozmowę w ramach akcji edukacyjnej Mitologia Stosowana, którą napędza firma Nutrofarma. I dzisiaj rozmawiam z doskonałym gościem, z Dawidem Myśliwcem, który jest... kim? Popularyzatorem nauki, twórcą wideo, niektórzy mówią, że youtuberem. Dobra, czyli popularyzator nauki, youtuber. Zapomniałeś wspomnieć, że podwójny bohater. Po pierwsze, jako człowiek, który przeżył studia doktoranckie. I dalej je ziemniaki z doktoratem. Tak, bardzo duże osiągnięcie, gratuluję. Ja dopiero robię 7 rok i jeszcze mi się nie udało. Ale co ważniejsze, człowiek, który przeżył 6 godzin oglądania filmów Jerzego Zięby. Praktycznie bez przerwy. Mhm. I czego się dowiedziałeś? Wszystkiego. No, teraz można śmiało powiedzieć, że wiem, jak żyć. Wreszcie. Ale opowiedz, bo dlaczego właściwie to sobie zrobiłeś? Zrobiłem to charytatywnie. No, myślę, że innej motywacji bym nie wytrzymał niż charytatywna, bo zbierałem w ten sposób pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ile zebrałeś? Zrobiliśmy transmisję na żywo z oglądania i w sumie udało się zebrać, jeżeli nie dokładnie, to prawie 170 tysięcy złotych w ten sposób. Cudownie. A ile razy podczas transmisji płakałeś? Robiłem 5 przerw. Kiedy nie było mnie widać. Nie pamiętam, czy na każdej płakałem, ale... Żeby wymienić miednicę na swoje łzy. Tak. Tak. Planowałem je zbierać i sprzedawać, ale w pewnym momencie mi się przelewało i... No właśnie, a propos sprzedawania dziwnych rzeczy, które mają leczyć, sobie dzisiaj porozmawiamy, ale zanim o suplementach, to o chemii w żywności. Dlaczego? Bo jesteś chemikiem. Tak mówią, to mam na dyplomie. Słuchaj, znalazłam. Obecnie znanych jest ponad 2000 różnych substancji dodatkowych, z czego Unia Europejska dopuszcza do stosowania w żywności około 400. Czy jako chemik, bardzo mądry człowiek, możesz nam powiedzieć, czym się różnią te różne dziwne rzeczy, typu emulgatory, wzmacniacze smaku, konserwanty? Ogólnie? Najłatwiej można to powiedzieć i w zasadzie nie mówiąc jednocześnie nic, czy nie oddając prawdziwej natury rzeczy, że... pełnią różne funkcje po dodaniu do żywności, czyli sprawiają tutaj akurat konserwanty, że ta żywność będzie wolniej psuła, czy różnego rodzaju procesy, które sprawiają, że ona przestaje być przydatna, czy w ogóle dozwolona do spożycia, będą albo wcale nie zachodziły, albo zachodziły na tyle wolniej, że ona ma dużo dłuższy żywot na półce. Emulgatory to są często substancje, które na przykład można, oczywiście to będzie trochę nadinterpretacja, jeżeli powiemy, że zawsze, ale jeżeli coś jest pulchne, to może być to właśnie dzięki emulgatorom, które będą stabilizowały takie układy, gdzie są pęcherzyki powietrza i jeżeli te układy potem utrwalimy na przykład przez pieczenie, to będzie to takie gąbczaste, pulchne dzięki zastosowaniu emulgatorów. No mamy barwniki, to akurat jest dosyć naturalne. No przez takie funkcje można po prostu przejechać i tych funkcji jest bardzo dużo. Regulatory kwasowości, bo też pewne procesy naturalnie zachodzą, zmieniając pH żywności. Kiedy się to pH zmienia, to albo ona traci swoje wartości takie organoleptyczne, czyli smak się zmienia, albo właśnie przestaje być zdatna do spożycia. Dodajemy regulatory kwasowości, dodajemy takie bufory, byśmy powiedzieli chemicznie i nawet jeżeli te procesy uwalniają jakieś tam związki chemiczne czy grupy funkcyjne, które normalnie to pH by zmieniały, no to ten regulator kwasowości jest w stanie tak jakby zneutralizować ten efekt, czyli wychwytuje to i generalnie dużo mniejsze zmiany zachodzą w żywności. To wszystko jest podyktowane wieloma czynnikami. Oczywiście, jeżeli coś może dłużej leżeć na półce, to się opłaca producentowi, opłaca się wielu konsumentom. Ale nam szkodzi? Gdyby to było robione bez kontroli w dowolnych ilościach, to potencjalnie mogłoby szkodzić, bo trzeba pamiętać o takiej starej, jak w zasadzie współczesna medycyna, maksymie, że wszystko jest lekiem i wszystko jest trucizną, a rozróżnia te dwa działania tylko dawka, to słowa Paracelsusa. Natomiast jeżeli to jest robione zgodnie z prawodawstwem, tutaj akurat mówię o prawodawstwie unijnym, no bo o Ameryce Południowej średnio wiem, powiedzmy, to zgodnie z obecnym stanem wiedzy, nie powinniśmy oczekiwać jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych. Tak, ja jak mówiłeś o tym, że dawka czyni truciznę, to od razu sobie przypomniałam o takim błędzie poznawczym jak błąd naturalistyczny, kiedy
taka retoryczna zagrywka, że wszystko, co naturalne, pochodzi z natury, musi być dobre, a wszystko, co sztuczne, musi być złe. I zawsze wtedy sobie myślę o muchomorze, albo o jadzie węża, albo... No ja myślę o jadzie kiełbasianym, najsilniejsza trucizna, jaką człowiek zna. O, no właśnie. Toksyna botulinowa, więc jak najbardziej naturalna. No i proszę, możecie... Nie próbujcie, ale... Skoro o tym mówimy, to możemy dać ciekawostkę. No dawaj. Masz ciekawostki na kanale. Kochany, no tak. Toksyna botulinowa, jeżeli jest spożywana generalnie, to nasz układ odpornościowy z jej niewielkimi ilościami powinien sobie poradzić. No. W sensie, jeżeli nie jest jej dużo, to ona przez układ pokarmowy jest niszczona, możemy tak powiedzieć, ale dzieci przez to, że mają niedojrzały układ pokarmowy, no nie zawsze sobie radzą. I większość przypadków botulizmu, jeżeli dotyka jakiejś grupy ludzi, to najsilniej odczuwają to właśnie dzieci, a ponieważ niewielkie ilości jadu kiełbasianego czy toksyny botulinowej można znaleźć w miodzie, to dlatego się nie powinno podawać dzieciom ewentualnie w pierwszych 2 latach życia miodu. One nie powinny jeść miodu. Mówiłam, że mądry człowiek. Mądry, czy ma jakieś tam ciekawostki, no ale miodu generalnie dzieciom nie dawać. No, takim do drugiego roku życia dla bezpieczeństwa, ale już po pierwszym można próbować. No to jest super ciekawe. A, i to w sumie dowodzi tego właśnie, że błąd naturalistyczny i że jakby tak. Nie wszystko, co naturalne jest spoko. No dobra, ale to powiedziałeś, że, i to jest myślę ważna informacja, niekoniecznie wszyscy to wiedzą, że ta chemia w żywności jest jakoś regulowana, ktoś to kontroluje. W ogóle pojęcie chemia w żywności, to ja miałam wielu profesorów na uczelni, którzy bardzo mocno by się obruszyli, ale że to dobrze, sama chemia... to jak powinnam mówić? Nie, to jest jak najbardziej prawidłowe, tylko chemia jest... dodatki do żywności, to jest takie bardziej precyzyjne, akademickie, ale ja totalnie rozumiem, co masz na myśli, mówiąc chemia w żywności. Tylko, że jak ktoś mówi, że wszędzie tutaj teraz jest sama chemia, no to zapomina, że białka to też jest chemia, zupełnie naturalnie występujące, węglowodany. Ale rozumiem, że większość osób ma na myśli właśnie dodatki do żywności. One są jak najbardziej kontrolowane i paradoksalnie, jeżeli na etykiecie jakiegoś produktu w Unii Europejskiej znajdziemy E i numerek, to znaczy, że to pochodzi z listy, która jest najlepiej skontrolowana, tak bym powiedział, bo żeby tam się znaleźć, to po pierwsze musi być uzasadnione stosowanie tego dodatku do żywności, musi być udowodnione bezpieczeństwo i jednocześnie zawartość takich substancji nie może przekraczać limitów. Sumarycznie to jest bodaj 1% masowo w ostatecznym produkcie. Czyli jeżeli gdzieś jest E, to E nie jest skreślone z listy, czyli to nie jest bardzo stara etykieta, nie jest czegoś sprzed 20 lat. No, dobrze by raczej było, się tego nie robi. To można temu E zaufać, tak jak mówię, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, bo były substancje, które na tę listę trafiały i po pewnym czasie były z niej usuwane właśnie przez to, że gdzieś te badania doszukały się negatywnych skutków zdrowotnych. Okej, a czy ktoś kontroluje, czy skład czy napis na etykiecie jest zgodny z produktem? Czy to jest rutynowo robione, nie wiem. Czy jest to do zrobienia tak generalnie chemicznie, no to jest akurat jak najbardziej do zrobienia, bo te wszystkie substancje, jako że są powszechnie stosowane, ich wzorce są łatwo dostępne, więc można to zrobić w laboratorium. Czy ktoś to robi? Ja nie mam wiedzy. Nie powiem, że nie. Dobra, no to tak to zostawmy. Wspomniałeś o tych osławionych E, o których wszyscy słyszeliśmy. Jak rozumieć te kody? No bo tam jeszcze mamy E i ileś tam cyferek. Czyli 3 cyferki. Generalnie jakbyśmy sobie teraz wklepali Wikipedię, to byśmy zobaczyli, że to jest w taki sprytny sposób pogrupowane, czyli barwniki będą miały tę samą pierwszą cyfrę, konserwanty czy regulatory kwasowości ta sama pierwsza cyfra, aromaty, te wszystkie poprawiacze smaku to też będzie ta sama pierwsza cyfra i generalnie jeżeli mamy tę samą pierwszą cyfrę w dwóch oznaczeniach, to znaczy, że te substancje, to są dwie różne substancje, które pełnią praktycznie tę samą funkcję. Przy barwnikach jest jeszcze o tyle ciekawie, że one są uszeregowane, poza tym, że pierwsza cyfra decyduje, to jeszcze druga nam może mówić o kolorze. One są uszeregowane od najjaśniejszych, czyli żółtych, przez pomarańczowe, czerwone, bodaj niebieskie, zielone, do takich karmelowo-czarnych. Od chyba 100 do 199, czyli jeżeli coś będzie 102, to będzie to najprawdopodobniej żółty barwnik. A jeżeli coś będzie miało 199, to będzie jakiś ciemny barwnik. Ale jesteś człowiekiem ciekawostką i przed nagraniem powiedziałeś mi ciekawostkę o czerwonym barwniku. Tak, o czerwieni koszenilowej, która jest
Teraz, jeżeli skłamie, to daj napis na ekranie, że skłamałem i nie popraw. Na pudełku. E-122 chyba. No. I to jest barwnik pozyskiwany z pancerzy owadów. Mhm. I to jest jedna ciekawostka. To dobrze czy źle? Nie wiem. Dla tych owadów nie. No. Dla owadów nie. Ludzie jak najbardziej mogą to spożywać. Chociaż druga ciekawostka jest taka, że jak sobie ją krótko sondowaliśmy przed rozmową, to ona na jednej z list stosownych agencji, czy w zestawieniu pewnej agencji jest wylistowana jako substancja rakotwórcza, ale na przykład dwie takie naczelne instytucje, które klasyfikują substancje pod kątem ich działania nowotworowego, nie doszukały się żadnych przesłanek ku temu, żeby ten barwnik był rakotwórczy i to też może być taki dobry przykład na to, że konsensus w nauce jest jednak o stopień wyżej niż pojedyncze badanie, którego zawsze się można doszukać, zwłaszcza w takim natłoku prac naukowych, jakie się współcześnie pojawia. Tak, ale ja zawsze mówię, że to jest siła nauki, że właśnie mamy taki wielogłos i możemy... To jedno, natomiast jeżeli ktoś z boku na to patrzy, że już mogę na taką prywatę się tutaj pokusić, że swoje spojrzenie na to zrobię, to wiele osób nie widzi różnicy między pracą naukową, która się ukazała w jakimś czasopiśmie, a czasopiśmie recenzowanym. Tak. Jest takie czasopismo, z którego wyszła praca, która bardzo mocno rozpędziła swego czasu ruch antyszczepionkowy. Lancet, bardzo znany. Właśnie nie Lancet. Jest czasopismo, które się nazywa Medical Hypothesis. No. I to jest czasopismo, które nie podlega recenzji, jest na liście filadelfijskiej, a ono zbiera tak jakby hipotezę, czyli rzeczy, które ktoś mógłby kiedyś chcieć sprawdzić, aha, które opierają się o aktualną wiedzę naukową. I tam recenzja jest taka... edytorska, to się chyba nazywa, czyli edytor ocenia, czy ta praca opiera się rzeczywiście o ugruntowaną wiedzę i czy ta hipoteza jest sprawdzalna i czy warto to opublikować. I ktoś kiedyś postawił tam hipotezę, że rtęć jest związana z rozwojem autyzmu i ludzie to po prostu podchwycili jako pracę naukową, nie zwracając uwagi na to, jakie jest założenie tego czasopisma, że tam są niesprawdzone hipotezy, które ktoś mógłby po przeczytaniu takiego artykułu zechcieć jakoś sprawdzić. I to było jeszcze przed Andrew Wakefieldem? Czy to było przed Andrew Wakefieldem? Możliwe. Tego akurat nie dam sobie ręki uciąć. Czyli mamy dwóch winnych. Nie dam sobie ręki uciąć, natomiast na pewno ta praca była tak bardzo mocno nagłośniona i ludzie patrzyli na to, no czasopismo naukowe, czasopismo naukowe. Tak. Już pomijam, że różnica między metaanalizą czy pracą przeglądową... Dokładnie to chciałem powiedzieć. To jest jeszcze inna czarna bajka dla wielu osób. Trochę szkoda, a trochę to jest z drugiej strony zrozumiałe. Chociaż wydaje mi się, że szkoła mogłaby akurat na to położyć jakiś nacisk. Mam dokładnie takie same przemyślenia. Właśnie zawsze mówię, że nie winię tego, że ludzie tego nie wiedzą i że mają pewne luki w wiedzy, no bo w szkole nikt nas tego nie uczy. Nikt nas nie uczy, jak wnioskować, wyciągać. Myślę, że wiele osób, które robi doktoraty, bardzo późno się dowiaduje o tym, że ta moc pracy jest bardzo różna. Tak, to prawda. Niemniej faktycznie, jak rozmawiałam tydzień temu z Kasią o szczepionkach, to właśnie też podniosłyśmy ten problem źródeł i że ludzie nie do końca potrafią weryfikować te źródła. Podałam taki przykład, że ktoś w dyskusji ze mną o szczepionkach powołał się na życie Kalisza i zupełnie serio nie ta osoba nie widziała różnicy. I znowu spoko, fajnie, że to wyszło, bo byłam skłonna wyjaśnić, o co w tym chodzi, ale to fajnie mi właśnie pokazało, że no właśnie, to co dla nas jest oczywiste, niekoniecznie jest dla innych, więc warto o tym mówić. Trochę tak. No to ja jestem zdany z tego, że ostatnio wpadam w depresyjne tony, więc możesz mnie... No tutaj... jak obejrzałeś 6 godzin Jerzego Zięby. No i to nie tylko dlatego. A dlaczego? Milion rzeczy. O Jezu, trochę taka terapia się z tego robi. Więc słuchaj, Janina. Ale wiesz, skasuję cię 250 za godzinę później. Dobra. Na fakturkę tylko. Tak, wiadomo. Dobrze. Byłem w Muzeum Historii Naturalnej Polskim, w zasadzie Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk, no i widziałem, jak tam ludzie chcą zrobić rzeczy, a jak nie mają za co i gdzie. Mhm. Byłem na Oceanii w zeszłym roku szukać broni chemicznej na dnie Bałtyku i dowiedziałem się, ile tej broni na dnie Bałtyku jest i jak bardzo ludzie nie chcą nic z tym robić i trudno jest cokolwiek zrobić. I że ona przenika. No, widzę, jakie są trendy zmiany, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa. Nie wiem, kiedy ten film będzie wypuszczony, ale no, nie jest różowo, jak rozmawiamy. No nie jest. I jednocześnie jestem w stanie przeczytać jakieś komentarze ludzi, którzy ciągle są w stanie to negować i zachęcać do nienoszenia maseczek. Więc
są powody ku temu. No tak. No, wiesz, ja jestem nowsza w tej branży, więc jeszcze mam dużo... Jeszcze cię zaproszę w jakieś smutne miejsce, uwierz mi. Tak od 10 tysięcy subskrypcji się zaczynają takie średnio smutne, powyżej 100 to już są takie dramaty prawdziwe. A powyżej ilu wiara w ludzkość utracona? Ja zacząłem tracić gdzieś tak przy 300 tysiącach. Dobra, to, no. będę pilnować. Znaczy im szybciej wejdziesz w tematy, ty już weszłaś w tematy szczepionkowe, tak. Więc no to już jak ta rozmowa idzie, to ty możesz już tracić powoli wiarę. No trochę mam. Część ludzkości, no też musisz wziąć poprawkę na to, że te komentarze, które do nas docierają, to są tak odfiltrowane troszeczkę przez taką naturalną selekcję, że jak ludziom się podoba, to zostawią łapkę, a jak się nie podoba, to zostawią też komentarz. Tak. O tym też rozmawiałam z Kasią, że to jest błąd social self-selection bias, że właśnie ci, którzy mają bardzo negatywne emocje, to na pewno nam o tym opowiedzą. Ale jest jeszcze negativity bias. Nie wiem, czy jest taki dobry przykład, że bierzesz beczkę dobrego wina i wlewasz do niej łyżeczkę szlamu z jakiegoś ścieku i momentalnie to dobre wino robi się złe, ale jak w drugą stronę weźmiesz beczkę szlamu i wlejesz łyżkę dobrego wina, to ono się nie robi dobre. Czyli jak masz dobre komentarze, dużo polubień, czy nawet sama jesteś zadowolona bez tego, z materiału, jaki wypuszczasz i ktoś ci da tę łyżeczkę, że a moim zdaniem to bardzo źle oświetlone i w ogóle powinnaś większy nacisk na R mówić, No to ty zwrócisz uwagę na to, a nie na to, że 20 osób napisze, no super, nie mogę się doczekać następnej rozmowy. I to jest potwierdzone. To teraz potwierdzone Instytutem Anegdotycznych Dowodów, czyli moich. Nieprawda, było badanie w Wielkiej Brytanii na ten temat i nazwali to, nazwali to asymetrią pozytywno-negatywną, że i kazali ludziom wypisywać emocje, którymi siebie samych opisują. I z badania na kilku tysiącach osób i średnio osoby używały 24 emocji, przymiotników, żeby się opisać i wśród tego było tylko 6 pozytywnych. Ale właśnie ja wiem, że nie wszystkich przekonamy, ale myślę, że właśnie te osoby, które nie miały okazji się dowiedzieć, a chcą wiedzieć więcej, to tak, sprawdzajcie proszę źródła i dobrze byłoby jeszcze sprawdzić, jak to właśnie badanie przeprowadzono. Andrew Wakefield, dostępny jest ten artykuł, mimo iż został wycofany, no i tam można przeczytać, że próba wynosiła 12 dzieci. Że ten związek został deklaratywnie potwierdzony, pytając rodziców. No generalnie dużo rzeczy tam nie pasowało. Więc sprawdzamy źródła, sprawdzamy, jak badanie zostało przeprowadzone, a my sprawdzamy... Patrz jakie przejście, nie? Jak Ewa Trzyska. A my sprawdzamy skład jogurtu. Uwaga, czytam, a ty tłumaczysz nam, o co chodzi. Jogurt truskawkowy. W składzie zawiera mleko, cukier, truskawki, zakładam, że tego nie musimy tłumaczyć, betanina. Jakiś numerek do tego? Słuchaj, to będzie dość spora podpowiedź. Betanina, czerwień, buraczana. Okej, no barwnik, czyli pewnie tam E100 coś. Jeżeli czerwone, to w środku tej setki. Czyli to jest barwnik, to nadaje kolor temu jogurtowi. Ja w zasadzie nawet powiedziałbym, że nie nadaje, bo truskawki powinny też trochę nadać tej barwy. On prawdopodobnie dodaje, wzmacnia tego koloru truskawkowego czerwonego. Właśnie jednak znalazłam E162. Czyli w połowie pierwszej setki będzie, tak. No, widzisz, imponujące. Karoteny. To samo, co możemy znaleźć w marchewkach. Ciekawe jest też to, skoro już tutaj wychodzą karoteny, no, że to jakby nie patrzeć z chemicznego punktu widzenia witamina, beta-karoten, witamina A i jak najbardziej pod tymi numerkami E, które utożsamiamy z samą chemią, są te same substancje, których na przykład chcemy w swojej diecie i dlatego nie obieramy warzyw, bo pod skórką jest ich bardzo dużo i witaminę A, i witaminę B, i witaminę C znajdziemy w tej nomenklaturze E. Tak.
E330 chyba jest coś z witaminą C. Czy ty naprawdę znasz te numery? Wiesz co, jak robiłem kiedyś, zrobię teraz ja swój research z telefonu. Dobra, sprawdzę, świetnie się bawicie, mam nadzieję. Tak, a my mamy YouTube party. YouTube party, E330. No spójrzcie, rzeczywiście na Wikipedii jest pełna lista tych wszystkich E i możecie się dowiedzieć. Ja tu jeszcze mam... E330 kwas cytrynowy, czyli tam będzie E330, tak, no ale to jest kwas cytrynowy, to jest w zasadzie to samo. Czyli E331 obstawiam, że to będzie cytrynian sodu, regulatory kwasowości, no to rzeczy z cytryną i z witaminą C. Grasz w taki teleturniej z rodziną, że oni mają ci zadawać, a ty zgadujesz numerek? Nie. Bo nie masz już rodziny i przyjaciół. Wyprowadzili się, no. Słuchaj, ale dobra, karoten to jeszcze przeżyjemy, ale mam również skład tortu, który ma 19 linijek składu. I pobawmy się. Tu jest ciekawe. To jest ulubiona zabawa chemików. Dwutlenek tytanu. To może być substancja, która działa na układy redox, czyli tam będzie związana z utlenianiem, redukcją różnych substancji, czyli może pełnić funkcję stabilizatora. Tak bym na to patrzył. Ewentualnie jakiegoś białego wypełniacza. Utlenek tytanu jest biały. Ale to brzmi groźnie, nie? Tytan. Tlenek tytanu, pierwsze co mi przychodzi do głowy, to trochę takie też zboczenie z jednego wykładu, który miałem na studiach, że jest... Tytan jest bardzo ciekawą substancją, no. Bardzo ciekawym pierwiastkiem, bo ma takie nieszablonowe właśnie zastosowania, może być bardzo ciekawie zastosowany w taki pasywny sposób, czyli spróbuje się tworzyć na przykład szkło z dodatkiem tytanu, powlekane tlenkami tytanu, które pod wpływem właśnie promieniowania świetlnego będzie się samo czyściło z brudu. Co? Tak. Czyli koniec mycia okien na święta. Przynajmniej od zewnątrz. I co, i to już wprowadzili? Nie wiem, czy wprowadzili. Na studiach na pewno słyszałem o takich projektach, bo miałem cały wykład taki ogólnouniwersytecki poświęcony tytanowi i tam było, że no to jest taka ciekawa substancja, którą można jako i katalizator taki... Ona jest generalnie światłoczuła. Związki tytanu bardzo często reagują na światło i pobudzone takim promieniowaniem świetlnym mogą właśnie albo coś utleniać, albo rozkładać, albo właśnie sprzyjać powstawaniu jakichś nowych molekuł i w ten sposób można je wykorzystywać. Czyli normalnie się nie działają, pojawia się światło i ich działanie zupełnie się zmienia. Ale to brzmi trochę strasznie, jak o tym myślę, że to też jest w żywności. Znaczy wiem, że nie tytan. Tlenek tytanu taki... to nie jest tytan, aczkolwiek wydaje mi się, że te nieorganiczne tlenki tych metali raczej przechodzą przez układ pokarmowy niezmienione. Czyli złoto Czyli też jest dodatkiem spokojni. Do żywności, no ale ono przez ciebie przechodzi. No i masz. No dobra, czyli mogę zaryzykować, że nie wszystkie te E są złe? I nie wszystkie... Jeżeli coś jest aktualnie na liście, to najprawdopodobniej to nie jest złe, o tak bym powiedział. No to możemy zgodnie spać z obecnym spokojnie. Stanem wiedzy, tak. Dobra, no bo mamy taki marketing, nie? Że to co naturalna żywność, bez konserwantów, bez GMO. Tak, bez GMO, bez konserwantów. A powiedzmy, o co chodzi z tym GMO, dlaczego to jest... Dziwny napis bez GMO? Nie wiem dlaczego to jest. Nie wiem dlaczego ten napis jest stosowany w ogóle, bo jakby ktoś poszukał na przykład, bo są takie grafiki w internecie, skład banana i tam właśnie wszystkie te naturalne związki są zastąpione notacją E albo podane ich bardzo chemiczne nazwy. Albo zobaczył jak kiedyś wyglądała kukurydza, a dzisiaj wygląda kukurydza. To, że coś jest napisane bez GMO w żadnym wypadku nie znaczy, że to nie było poddane modyfikacji genetycznej. Po prostu to nie było poddane modyfikacji genetycznej we współczesnym rozumieniu biotechnologicznej modyfikacji genetycznej. Czyli nie jest tak, że ktoś precyzyjnie jeden gen wmontował, wymontował, zmienił, tylko to było poddane totalnie losowej próbie w bardzo wielu miejscach i dopiero potem obserwowaliśmy, jaki jest tego efekt i dobieraliśmy to, co nam pomaga. Rasy psów to jest dokładnie ta sama historia. Dlaczego psy, konkretne rasy psów mają przypisane w zasadzie bardzo często konkretne przypadłości zdrowotne, choroby tam? No. Bo żeby wyeksponować cechy, które były atrakcyjne, nie wiem, uszy, długość ciała, wysokość, to wybierało się osobniki do krzyżowania, które są do siebie podobne i mają te cechy. I bardzo często było to związane z tym, że są ze sobą w jakiś sposób spokrewnione. I w ten sposób choroby, które na przykład są powodowane przez recesywne geny, które normalnie by się rozproszyły po populacji. Recesywny gen to znaczy, że żeby zachorować na chorobę trzeba mieć dwa warianty.
Więc jeżeli ma się jeden, to współkując ze zdrowym partnerem, w zasadzie szansa na to, że choroba wystąpi, jest, nie istnieje. Muszą się spotkać dwaj nosiciele i jeszcze coś tam. No ale jak bierzesz osobniki, które są do siebie podobne, to bardzo często takie recesywne cechy ze sobą parujesz. Mhm. I to, że kundle są generalnie zdrowsze niż psy rasowe, to jest efekt tego, że my je poddawaliśmy takiemu sztucznemu doborowi naturalnemu. Sztucznie parowaliśmy te geny, które normalnie są odpowiedzialne za choroby recesywne. Mhm. I dlatego niektóre psy mają takie w zasadzie konkretne, przypisane do ras przypadłości zdrowotne. Już nasza modyfikacja genetyczna to jest. Tylko taka, że przypadkowa, że nie tylko te cechy braliśmy, tylko przy okazji wszystko inne sobie wymieszaliśmy. Dostaliśmy pięknego jamnika, który ma problemy z kręgosłupem. Podoba mi się, że jesteś człowiekiem dygresją jak ja, bo ja teraz mam dygresję o bulldogach, że już... To proszę. Teraz ty. To proszę. Że już niektóre kraje zakazują hodowli bulldogów, dlatego że mają tak duże problemy z oddychaniem, że... No, że... Mam sporo bulldogów francuskich na osiedlu, więc... To gdzie ty mieszkasz? Zgadnę. Bulldogi francuskie, to mi się kojarzy Wilanów. Lublin. Okej, dobra. Czyli to dobrze. Ale pozdrawiamy Wilanów. Czekaj, powiedziałeś, że masz na osiedlu, tak. Potem powiedziałeś Lublin. To Lublin jest takim co? Lublin to jest osiedlem. Miasto. No. A opowiem ci, jak wygląda Polska. Poza Warszawą też są miejscowości. Mniejsze. Wszystkie są mniejsze. Ale jedną z nich jest Lublin i tam jest takie osiedle, które się nazywa Botanik i tam jest dużo bulldogów francuskich. Dobrze. Patrz, chemia, biologia, geografia. Świetnie nam idzie. Wszystko. Jeszcze możemy dygresję historyczną zrobić. No dawaj. Skąd się wzięły mopsy? Wiesz, gdzie mopsy powstawały? Mopsy są najlepsze. No mów. Mopsy są z dworu cesarza Chin. No. I one są tak dobrane, z tego co jest mi ta historia znana, po to, żeby każdy kto... I w ogóle lud w Chinach nie mógł posiadać mopsów. To był przywilej tylko wysoko postawionych, nie wiem czy w ogóle nie tylko cesarza. Po to, że jak ktoś przychodził do pałacu, to widział te takie stworzenia, których nigdzie inny nie widział. Takie bardzo dziwne, nie przypominające żadnych innych. No. Czyli te mopsy były dobrane takich cechy po to, żeby przypominać jakieś mitologiczne stworzenia albo takie nierealne stworzenia na dworze cesarza Chin. To oni byli na niezłej banie, jeśli twierdzą, że mops to mityczne stworzenie. No bo się opatrzyłaś z mopsem, a teraz wyobraź sobie, że nigdy mopsa nie widziałaś i idziesz do cesarza i cesarz ma 50 mopsów. No, dobra, no, przekonujesz mnie. A jak mopsy, to karma. Jak karma? O nie, nie wchodzimy. Nie, to też jest ważny temat. A czy w karmie dla zwierząt są konserwanty? Są, na pewno. Na pewno są konserwanty. No oczywiście te puszkowane to są też pasteryzowane. To jest inna historia, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby coś, co ma shelf lifetime, to w latach liczone, żeby było bez konserwantów. No właśnie, bo pamiętajcie, konserwanty niekoniecznie są złe. Niekoniecznie. Dobra, teraz temat, który cię bardzo podekscytuje. Suplementy i witaminy, taka kategoria. Jaka jest najbardziej ukochana witamina wszystkich Polaków? Nie wiem, czy wszystkich, ale znam kilku Polaków, którzy bardzo lubią witaminę C. Tak. O co chodzi z tą witaminą C? Witamina C leczy raka, do tego dojdziemy, znaczy tak niektórzy uważają. I to jest, widzisz, problematyczne, bo są pewne schorzenia nowotworowe, gdzie duże dawki witaminy C mogą wspomagać w sposób wymierny konwencjonalną terapię przeciwnowotworową. Ale stąd do stwierdzenia witamina C leczy raka jest daleko. Z drugiej strony nie można tak z czystym sumieniem powiedzieć, że w ogóle nic nie pomaga na raka witamina C, więc to jest bardzo śliski temat i... Znaczy śliski. Jakby ktoś poświęcił mu odrobinę wysiłku intelektualnego, to zrozumie, o co chodzi w tych zdaniach, tak, co rozumiem. Te zdania tak naprawdę znaczą, ale bardzo łatwo jest wpaść w jakąś taką pułapkę podchwycenia czegoś, przerobienia tego na swój sposób i podawania tego dalej, więc witamina C nie leczy raka, w ogólnym rozumieniu sformułowania leczyć raka, ale pomaga w niektórych terapiach konkretnych rodzajów nowotworów. Wiesz, skąd taka jej nagła kariera? Wiem. Ta nagła kariera, tak naprawdę w ogóle cała medycyna ortomolekularna, bo tak się mówi na taką medycynę, która
nie chcę nazywać tego medycyną alternatywną, na ten taki pogląd na medycynę, mhm. o tak może, który mówi, że trzeba przyjmować duże dawki witamin tak. i niektórych mikroelementów, to ona tak naprawdę we współczesnym rozumieniu mogłaby nie istnieć, gdyby nie jeden naprawdę wielki naukowiec. No. I ten wielki naukowiec nazywał się Linus Pauling. To jest jedyna osoba w historii, która dostała dwa niedzielone Noble. Mhm. Pokojowy za działanie na rzecz rozbrojenia atomowego i z chemii za wkład w teorię wiązań atomowych. Mhm. Generalnie to był człowiek, który jak poszedł na studia, to już na drugim roku studiów uczył studentów, również od siebie starszych, fizyki kwantowej. Mhm. Absolutny geniusz. Chociaż jak się tam doszukać, to miał też swoje pomyłki, które bardzo źle podobno znosił, bo na przykład jak był wyścig o to, kto odkoduje strukturę DNA, rozwikła strukturę DNA, to on zaproponował potrójną helisę, także się strasznie pomylił, aż o jedną helisę. I on w pewnym momencie życia trafił na człowieka, który miał dyplom uzyskany korespondencyjnie, bo powiedział w jakimś wywiadzie zaraz po II wojnie światowej, że on chciałby żyć jeszcze 20 lat, żeby zobaczyć, do jakiego etapu dojdzie medycyna. No. I napisał do niego człowiek, który powiedział, jeżeli będziesz jadł dużo witaminy C i innych witamin, to nie tylko 20 lat dożyjesz, ale 40. Okay. I on z jakiegoś powodu, to jest w ogóle jest niezrozumiałe, bo to jest no człowiek, który no, był uosobieniem takiej fact-based medicine, w ogóle science. I on z niezrozumiałych przyczyn mu zaufał. Zaczął faszerować się naprawdę witaminą C, zaczął przekraczać te zalecenia 10-100-krotnie nawet, a pod koniec życia to zamiast w miligramach na dobę, to on przyjmował w setkach gramów na dobę, czyli tam zamiast dziesiątek, setek miligramów na dobę, to on na przykład potrafił 180 gramów witaminy C zjeść dziennie. Jaka to jest, jakbyśmy to mieli sobie wyobrazić? Bo 180 gramów wody to jest prawie pełna szklanka. Mhm. Czyli zakładając, że robimy taki roztwór w wodzie, to mamy taki gęsty syropek i całą szklankę praktycznie witaminy C. Ciekawe, nie? Dlaczego to uwierzył metoda naukowa? To jest właśnie trudne do... Inaczej, można to uargumentować. Mhm. I skoro przypomniałaś już pana Jerzego, którego jak byłem u Karola Paciorka, zaczęliśmy nazywać Jay-Z. Cudowne. To on... Jaki kraj, to można... taki Jay-Z. Tak. Można przeprowadzić takie rozumowanie, że na zasadzie wszystkie zwierzęta potrzebują witaminy C, żeby żyć. Tak. Check. Zwierzęta same produkują sobie witaminę C, bo u nas produkcja witaminy C w organizmie zwierzęcia wymaga takich 5 etapów i u nas gen odpowiedzialny za enzym jednego z tych etapów zamienił się w pseudogen, czyli stracił swoją funkcjonalność. Mhm. Czyli my jesteśmy w stanie zrobić 4 z 5 etapów, ale jednego, ponieważ nie zrobimy, no to musimy dostarczać z dietą. Czyli ludzie nie produkują witaminy C. Check. I teraz zwierzęta uznajemy jako, że są naturalne i sobie żyją tam wolno, no to jako taki wyznacznik zdrowia, a więc my, ludzie, musimy dążyć do jakiegoś wyznacznika zdrowia, czyli powinniśmy mieć więcej witaminy C. Dobra. Co no, nie jest prawdą, bo to, że my utraciliśmy funkcjonalność tego enzymu, to nie stało się, nie wiem, przedwczoraj. Tak. I nagle zostaliśmy pozbawieni, tak jakby ktoś nagle zakręcił wszystkie wodociągi i zaczyna nam brakować wody. I my to czujemy, że my chcielibyśmy się napić, ale woda nam z kranu nie leci. Tylko to się stało miliony lat temu, bo nie tylko ludzie, ale też nasi najbliżsi kuzyni małpy, do tego jeszcze chyba kawia domowa, zwana dawniej świnką morską i niektóre gatunki nietoperzy, one nie syntezują swojej witaminy C. I mieliśmy ewolucyjnie czas się do tego zaadoptować. I to wcale nie jest tak, że więcej witaminy C znaczy lepiej. Zresztą ciekawe jest to, że Linus Pauling, który był wielkim orędownikiem tych megadawek witaminy C, napisał o tym 2 książki. Twierdził, że one leczą grypę, przeziębienia, te megadawki witaminy C. Założył instytut, który miał to potwierdzić, a w momencie, kiedy jego prawa ręka w tym instytucie przyszedł z wynikami, że duże dawki witaminy C są rakotwórcze potencjalnie dla szczurów, dla zwierząt laboratoryjnych, to on go wywalił z instytutu. Po prostu odrzucił to, bo to jest właśnie tak działa nauka, kiedy ma cel jakiś, żeby coś udowodnić albo zaprzeczyć, a nie dowiedzieć się, jak jest. Tak, tak. I on za cel tego Instytutu Paulinga medycyny ortomolekularnej postawił udowodnić, że duże dawki witamin są w stanie przedłużyć ludzkie życie. Jak na ironię, po jego śmierci, on bardzo długo żył, zmarł w latach 90. bodaj, a urodził się na samym początku stulecia, tam ponad 90 lat chyba żył.
Na stronie Instytutu dzisiaj, który no. dalej bada wpływ różnych rodzajów diet i generalnie suplementów diety na życie, są informacje, że duże dawki witaminy C nie przeciwdziałają nowotworom, nie sprzyjają leczeniu. Są oczywiście jakieś wyjątki, że na przykład ludzie, którzy są narażeni na zimno, jeżeli jedzą więcej witaminy C, to szybciej leczą się z przeziębienia albo rzadziej zapadają i to dotyczy na przykład żołnierzy w Skandynawii. Ale to też nie jest to samo, że witamina C nas uchroni od przeziębienia, więc to jest, no to jest materiał na cały film, który na szczęście zrobiłem. Tak, tak. I zrobiłeś również film, czym różni się syntetyczna witamina C od naturalnej. No dokładnie niczym. To był długi film. Tak, to był długi film. No, jest ten... To takie skrzywienie troszeczkę w patrzeniu, że jeżeli coś jest naturalne, to jest lepsze. Tak. Oczywiście, jak my jemy pomarańcze, jabłko, to my nie jemy samej witaminy C, tylko tam są też różne inne substancje, które mogą wpływać na je na przykład bioasymilację, biowchłanianie. Tak. Ale sama witamina C niczym się nie różni. Tak samo aromat identyczny z naturalnym oznacza tylko tyle, że nie jest pozyskany z naturalnego źródła, ale jakbyśmy sprawdzili, gdzie są, z czym są połączone węgle, tleny, azoty, wodory, to dokładnie tak samo wyglądają te cząsteczki. I ta cząsteczka nie ma jakiejś takiej historii, że sobie myśli, nie, no gdybym ja pochodziła z jabłka, to bym ci dała zdrowie, ale że jestem z probówki, to nie. No tak to niestety nie działa. Znaczy no, niestety i na szczęście. Dobrze, wyobraziłam to sobie, tą molekułę, która myśli. Dobra, ale czekaj, też to widzisz teraz. Ja już to od jakiegoś czasu widzę. Tak? No. Aha, no to dzięki, to teraz ja też. Dobra, molekuła mówi, ale oprócz tego lewoskrętna witamina C w pewnym momencie szturmem podbiła... Lewoskrętna witamina C, która tak naprawdę jest prawoskrętna. Tak, wiem, ale może nie wszyscy wiedzą. Bo bardzo często w przypadku substancji organicznych zwłaszcza, kluczem do działania takiej substancji jest jej kształt. Jakbyśmy my teraz sobie w pandemii podali prawe ręce, no spróbujmy to zrobić na potrzeby, potem się zdezynfekujemy, nie dotykaj nosa. To jest co innego, niż spróbuję ci podać teraz lewą rękę do prawej ręki, do prawej. To jest zupełnie co innego, nie? No. Czułaś to. Tak. I substancje. Czułam to. Czułaś no. to. I teraz substancje, czyli molekuły bardzo często też tak występują w swoich odbiciach lustrzanych, bo nasze ręce są chiralne, mówimy. Czyli są swoimi odbiciami lustrzanymi i nie da się nałożyć jedną na drugą tak, żeby kciuki nie sterczały w przeciwne strony. Ojej, teraz wszyscy przed YouTube'em na bank to robią. Tak. I teraz oczywiście są takie odbicia lustrzane, które są na siebie nakładalne, ale wiele substancji jest takich jak nasze ręce, czyli jest prawa i lewa i to nie jest to samo. Tak jak my sobie podaliśmy prawe ręce, to było co innego niż prawa do lewej, tak samo oddziaływanie jednej cząsteczki na nasz organizm jest zupełnie inne niż oddziaływanie drugiej cząsteczki na nasz organizm. I nasz chemicy mają sposoby, jak rozróżniać w nazewnictwie i witaminą C nazywamy L-kwas askorbinowy, czy kwas L-askorbinowy, co znaczy, że jedna grupa funkcyjna jest po lewej stronie, jak sobie w specyficzny sposób narysujemy tę cząsteczkę. To jest jedna sytuacja. Okej, mamy to. Mamy, i teraz mamy, druga rzecz jest taka, że te substancje, które są chiralne, bardzo często mają coś takiego, że światło spolaryzowane skręcają w przeciwne strony, czyli lewa ręka tak jakby strumień światła spolaryzowany, to znaczy, że to światło tak jakby fala jest w jednym w jednej płaszczyźnie, tylko góra-dół się zmienia. To światło odgina w lewo, a druga substancja w prawo. I niektórzy mówią, rozróżniają te substancje na zasadzie lewoskrętna, prawoskrętna. I teraz witaminą C. Działanie witaminy ma tylko jedno z tych odbić, które jest oznaczane jako L. Dlatego wszyscy mówili, że to jest lewoskrętne, pomimo że skręca płaszczyznę światła w prawo. Czyli witamina lewoskrętna jest tak naprawdę prawoskrętna, pomijając już fakt, że nazywanie tej drugiej cząsteczki witaminą nie ma sensu, bo witamina musi działać na organizm, a ta druga w ogóle nie działa na organizm. Nie ma żadnego działania. To odbicie lustrzane zupełnie wszystko zmienia. Więc lewoskrętna witamina nie dość, że była niepoprawnie nazywana lewoskrętną, to jeszcze tak naprawdę sama próba rozróżniania witaminy prawo- i lewoskrętnej no, mija się z celem. No, widzicie, kolejny taki mit, który szturmem podbił w ogóle. Ale nawet Jay-Z się z tego tłumaczył kiedyś, że on tak? się to rozumiał, tak, że mu jakiś chemik powiedział, o co tak naprawdę chodzi. Przyznał się do błędu. No właśnie chciałam powiedzieć. Tak. A,
No to jedna z ciekawszych ciekawostek z dzisiejszego nagrania. Widziałem, że naprawdę się tłumaczył, że tak naprawdę to chodzi o to, że ona ma L w nazwie, ale to nie znaczy, że jest lewoskrętna, bo skręca w prawo. Aha. No dobra. Uwaga. Kolejny ekscytujący temat. Suplementy. Tak. Czym się różni suplement od leku? Lek musi mieć udowodnione działanie terapeutyczne. Mhm. Suplement nie. Suplement to jest po prostu skoncentrowany składnik odżywczy, który ma działanie albo witaminizujące, albo jakieś inne fizjologiczne. Ale suplement nie musi leczyć żadnej przypadłości medycznej. Mhm. Dobra. Nie, inaczej, nie trzeba udowodnić na przykład, że jak ktoś gdzieś zasugeruje w reklamie, bo nie można tego wprost stwierdzić, ale zasugeruje, że na przykład syndrom niespokojnych nóg można wyleczyć podając naszą substancję, nasz suplement. To nie znaczy, że tak jest. Po pierwsze dlatego, że nie ma medycznie zespołu niespokojnych nóg. Po drugie, że gdyby coś leczyło, to powinno być w farmakopei, powinno być lekiem. Farmakopea to jest taki wykaz leków i w ogóle preparatów medycznych i receptur, jakie tworzyć też. I co, i nie ma prawa, które zabrania tworzenia jednostek medycznych, tylko chorobowych, tylko po to, żeby coś sprzedać? No jeżeli to nie jest nazywane chorobą, to myślę, że prawnie można się przed tym obronić. Okay. Że to nikt nie nazywa tego chorobą niespokojnych nóg, tylko syndromem na przykład. No, a to podejrzewam, że to jest nie to samo. Akurat tak jak bardzo podkreślam to, że suplementy są generalnie, nie ma naukowych dowodów, że one działają tak, jak wiele osób twierdzi. Mhm. Nie musi tych dowodów być. Suplementy mają rację bytu, pod warunkiem, że ktoś ma na przykład niedobory żywieniowe. Tak. Że jest, nie wiem, na diecie wegetariańskiej, ale ta dieta jest źle zbilansowana i w badaniach wyszło mu, że powinien suplementować witaminę B czy D. To wtedy przyjmowanie suplementu z witaminą B czy D może mieć dla niego wymierny, pozytywny skutek zdrowotny. Ale jeżeli ktoś się w miarę zdrowo odżywia, to przyjmowanie dodatkowo suplementów może nic nie zmienić w jego życiu i w dobrostanie, poza efekt placebo wykraczając. Natomiast jeżeli ktoś przyjąłby lek, to on by miał efekt fizjologiczny na niego, niezależnie od tego, czy powinien ten lek przyjmować, czy cierpi na jakąś chorobę, czy nie. Tak można to jest duże uproszczenie, ale tak można to rozumieć. Słuchałam cię uważnie, ale w międzyczasie przypomniałam sobie też ciekawostkę o basetach, ale powiemy to na końcu odcinka, żeby nas wciąż oglądali. To sobie zapisz. Zapamiętasz? Człowiek dygresja zapamięta dygresję, jak będzie nowa rozmowa? O. A ja widzę, że ty masz wiarę, że moje IQ brokuła, ja że nie zapamiętam ja słowa baset. Ja swoją miarą mierzę. Dobra, to wszyscy na planie, proszę zapamiętać baset. Dygresja o basetach, to jest istotne. Dobra, czy jest jakaś agencja, instytucja, która nadzoruje te suplementy? Są. Są agencje, które muszą... Bo generalnie wystarczy udowodnić, tak najwięcej badań, które robią takie analizy jest w Stanach. I w Stanach zmiany ostatnio dążyły do tego, żeby udowodnić, że działanie nie jest szkodliwe. Natomiast zdecydowanie silniej jest monitorowany rynek leków. Zdecydowanie silniej. Czy ten rynek suplementów na tym zyskuje? Moim zdaniem tak, że to monitorowanie jest takie luźne. Nawet jeżeli chodzi o skład, z tego co pamiętam, kiedyś było luźne monitorowanie, bo chyba w 2020 roku 5 miliardów złotych w Polsce to był rynek suplementów. Więc całkiem sporo pieniędzy i to są wzrosty rzędu miliard na kilka lat przybywa. Czyli ostatnie kilkanaście lat to jest w zasadzie i narodziny tego rynku i jego wielkie prosperity. A my jako taki zwykły... Memy, myślałem, że o memach teraz. My o basetach. Na bank są takie. W internecie jest wszystko. Nie, czy my jako zwykły człowiek mamy jakieś sposoby, narzędzia do tego, żeby rozwikłać, która reklama suplementów jest spoko, a która w sumie wmawia nam, że potrzebujemy czegoś, czego nie potrzebujemy? No generalnie, jeżeli coś jest suplementem, nie mamy zdiagnozowanego niedoboru tego suplementu, to najprawdopodobniej nie potrzebujemy tego suplementu. Nawet jeżeli podejrzewamy, że mamy ten niedobór, to w większości przypadków kwestią kilkunastu złotych jest badanie krwi, które może stwierdzić, czy rzeczywiście poziom witaminy, jakiegoś mikroelementu jest u nas w tych widełkach, które są dla naszej płci i wieku charakterystyczne, czy normatywne, tak bym powiedział, może nie charakterystyczne. Jeżeli nie jesteśmy w tej normie, to wtedy możemy udać się na przykład do lekarza i zapytać, czy ta postać suplementu jest ok. Ale jeżeli my ani nie mamy podejrzeń, że nasza dieta jest źle zbilansowana i na przykład jemy
czterokrotnie odgrzewane obiady, bo ciągle rozmawiamy przez telefon i my je odgrzewamy nie w mikrofalówce, tylko na przykład, nie wiem, w wodzie, więc wygotowujemy wszystko z tej wody, no to wtedy suplement z kwasem foliowym może być na miejscu, tylko dobrze jest sobie to potwierdzić, a nie tak, nie chcę powiedzieć bez sensu, ale trochę chałupniczo diagnozować samemu siebie i zakładać, że to jest nam potrzebne. Bo nie zawsze, no nie jest tak, że więcej zrobi nam lepiej. Wszystko można przedawkować, magnez, wapń też. A to było moje kolejne pytanie, ale... Wszystko, to nie ma wyjątku od tej reguły, o której mówiłem, że trucizna i lek, i że różnicę robi dawka. I chyba są jakieś związki, które podbijają swoje wchłanianie, nie? Magnez, witamina K na przykład? No zwykle związki, nawet nie tyle związki, co inne postacie, czyli na przykład organiczne pochodne są bardzo często lepiej przyswajalne niż takie nieorganiczne składniki. Jeżeli przyjmuję magnez, wapń, to teoretycznie magnez, wapń możemy pójść łyknąć garść ziemi i też dostarczymy z dużym prawdopodobieństwem wapnia, magnezu, ale one nie będą tak dobrze wchłanialne jak na przykład jabłczany. W przypadku żelaza, żelazo pochodzące ze źródeł, żelaza na trzecim stopniu utlenienia, tego, które jest żelazem chemowym, na trzecim stopniu utlenienia, to ono będzie lepiej przyswajalne, jeżeli będzie pochodziło ze źródeł zwierzęcych zwykle. Ale to nie znaczy, że nie można, że automatycznie dieta oparta o rośliny jest jednoznacznie związana z niedoborami żelaza, bo po prostu też tak nie jest. To, że jest lepiej, to nie znaczy, że z drugą strony to nie działa wcale. Mhm. A jak mówiłeś, że dawka czyni truciznę, to o na ile poważnych skutkach mówimy? Możesz sobie wybrać, co przedawkowałam. Mi pierwsze, co mówiłem o żelazie ostatnio, to... Gdyby wampiry istniały i gdyby ich metabolizm rzeczywiście był zachowany taki mniej więcej jak przy życiu, to poziom konsumpcji żelaza z krwi mógłby sprawić, że one miałyby na przykład wieczną biegunkę, bóle głowy, problemy z wątrobą, bo z tym to wszystko przedawkowanie żelaza może powodować. Przedawkowanie witamin, akurat witamina C jest o tyle ciekawa, że bardzo trudno ją przedawkować. I nawet jeżeli bardzo dużo je się je, to te są takie subtelne objawy, jak na przykład problemy z nerkami czy z pęcherzem moczowym, ale wiele witamin przedawkowanych może mieć objawy nawet neurologiczne. Ze strony witaminy D, z tego co pamiętam, przy przedawkowaniu są objawy neurologiczne. Bo można jeszcze zaznaczyć kilka kwestii właśnie takich jak to, że te suplementy, to nie jest tak, że coś jest automatycznie złe, jak jest suplementem. Bo są ludzie, którzy się oczywiście źle odżywiają, są ludzie, którzy mają tę dietę niezbilansowaną i w takich przypadkach te suplementy jak najbardziej są uzasadnione, tylko tak jak mówię, dobrze jest mieć potwierdzenie, że one są potrzebne. No i jednocześnie przez to, że ten rynek tak mocno rośnie, to jest atrakcyjne dla wielu instytucji, które bardzo często, no, przez to, że łatwo jest wejść na ten rynek, że nie trzeba tych badań prowadzić, po prostu wchodzą z produktem, który niekoniecznie musi mieć odpowiednią jakość. Jeżeli się przyjmuje już witaminę D i wiemy, że na przykład powinniśmy sobie suplementować tę witaminę D, bo nie wiem, bo nie wychodzimy na dwór w zimie i jednocześnie jemy mało ryb, to taka witamina D mogłaby już mieć odpowiednią jakość, odpowiednią dawkę i jednocześnie pochodzić ze źródła, które jest w jakiś sposób pewne, a nie na przykład była dodana do gazetki. O tak, jeśli chodzi o witaminę D, czyli tak zwaną witaminę słońca, populacja Irlandii w całości, znaczy w całości, no nie, ale zdecydowana większość populacji Irlandii musi ją suplementować. A ja nie wiem, czy w jakimś kraju w ogóle do chleba nie zaczęli dodawać w pewnym momencie. Co ty mówisz? Ale to tak mi świta, nie pamiętam, czy witaminę D. Było coś, że coś dodawano. Coś dodawali. Na pewno w Finlandii dodawali do wody, żeby była twardsza. Bo ona tam pochodzi z lodowców i ma bardzo mało mikroelementów, przez to jest bardzo miękka, a zbyt miękka woda, to jest też ciekawe. Wszystko jest ciekawe. Zbyt miękka woda może być niezdrowa dla układu sercowo-naczyniowego. Czyli mogą być problemy z sercem, bo sód i potas, i magnez, i wapń, czyli te składniki, które... No, raczej wapniem i magnezem się, jeżeli mierzy twardość wody, ale bardzo często to jest związane z tym, że jak jest mało jednego, to jest mało też sodu i potasu. Czyli tych jednowartościowych jonów. A mówiąc sód, potas, magnez, wapń, nie mam na myśli metali, tylko jony tych.
metali, tak. Wiem, że są tacy, którzy się bardzo obruszają, jak się tego nie zaznaczy, chemicy. To jeżeli ich jest mało, to te jony są potrzebne, żeby układ nerwowy odpowiednio działał, mhm. żeby przekazywanie impulsów odpowiednio działało, a te mięśnie, które po prostu same na przykład potrzebują bardzo dużo wykonać pracy, muszą też bardzo dużo tych impulsów przekazać, więc serce, które bije cały czas, no. dostaje wtedy pierwsze, na przykład, no, powiedziałbym po tyłku, ale serce nie ma tyłka. To jest kolejny obraz, który ci teraz wkładam w głowę i zostawię cię z nim. I to jest kolejna rzecz, jaką możecie zanotować z tego odcinka, jeśli skoro prowadzicie notatki z tego, o czym mówimy. Ej, a wiesz, że psy mogą być leworęczne? Tak. A wiesz? No, ale to nie jest moje, to jest moje ciekawostka. No to powiem, to dokończ, bo może dążymy do tego samego. Że badania przeprowadzone na 75 rasach psów pokazuje, że leworęczne psy są bardziej agresywne? A, to nie wiedziałem. No, ale u zwierząt leworęczność no. i lewołapność i prawołapność tak. rozkłada się mniej więcej 50 na 50. Co ty mówisz? A u ludzi 90-10 mniej więcej. Wiemy dlaczego. No. Jest hipoteza, też o tym miałem film swoją drogą bardzo dawno temu, jest hipoteza taka, że to jest taki kompromis no. pomiędzy rywalizacją a współpracą. To znaczy, jeżeli robisz jakieś narzędzia i współpracuje duża grupa stworzeń, to dobrze, żeby wszystkie posługiwały się tą samą ręką do tych narzędzi, bo wtedy te narzędzia po prostu jak raz zrobione, to wszyscy mogą użyć. Mhm. Ale z drugiej strony, jeżeli jest konkurencja, i na przykład trzeba walczyć o samicę, powiedzmy. Mhm. I całe życie jakiś samiec walczy o samicę z innym praworęcznym samcem, to wtedy leworęczny no. jest dla niego zaskoczeniem i trudniejszym przeciwnikiem. Ale na przykład zamki budowano w ten sposób. Wieże na przykład, no. w którą stronę, jak zwiedzasz zamek, się kręcą schody. Od nie zrobimy idzie... cięcia, będziemy tak sobie siedzieć i myśleć. Od dołu one są raczej prawoskrętne najczęściej. O. I teraz jeżeli ktoś praworęczny atakuje no. taką wieżę, a na górze są ludzie, którzy się bronią no. i oni machają mieczami, i robią zamachy mieczami, to ci na dole uderzają ciągle w ścianę i nie mogą zrobić pełnego zamachu. No. A ci na górze mają wolną przestrzeń ze swojej prawej strony i mogą robić pełne zamachy. A myślisz, że po tym odcinku zaproponuje nam jakaś telewizja program? Jeżeli dadzą nam 2 godziny, to możemy wziąć, no. No, czyli warto czekać. Wykupcie abonament na coś tam, nie wiem, czy tam gdzieś tam, bo warto czekać na nasz program. Znaczy, bardzo trudne to będzie wybór tytułu tego odcinka, tak ci powiem. Dygresja. Ja mam taką dygresję. Ja tak sobie wymyśliłam, bo ja bardzo lubię modele regresyjne w statystyce i wymyśliłam sobie, że jak napiszę swoją autobiografię, wiesz, mam 33 lata, więc myślę, że to jest ten moment, to będzie miała tytuł Od regresji do dygresji. Myślałem, że do depresji. To w swoim czasie przyjdzie. To druga część. Ciekawe, ile osób wiesz, pisze... że ja miałem tytuł doktoratu Zastosowanie statystycznej analizy danych do analizy wyników badań absorpcyjnych. No teraz mnie podekscytowałeś. No. I jakie to były analizy? Głównie próbowałem dopasować... sprawdzałem, jak... wyniki, które dostawałem z eksperymentu, mhm. jakim modelem takim teoretycznym najlepiej je opisywać, bo z takich modeli można różne parametry termodynamiczne, czyli jakie jest ciepło tej adsorpcji, próbować jaka jest energia tego. Adsorpcja to jest przyczepianie się czegoś do powierzchni, albo z wody, albo z powietrza, tak w dużym uproszczeniu. No i sprawdzałem, jak najlepiej to można zrobić, żeby stwierdzić, że ten model, a nie ten, te kryteria informacyjne, AKIKE, skorygowane na liczbę parametrów, także tobie to pewnie dobrze teraz trochę robi na głowę. Na serduszko. No, bo większość ludzi w takich naukach niestatystycznych, niematematycznych, no. jak coś dopasowuje, to robi R kwadrat liniowo najlepiej. Oczywiście. Transformacja do postaci liniowej w Excelu, R kwadrat i jedziemy. To jest... 996 jest lepsze niż 995 i jazda. Nieważne, że tu masz 4 parametry, tu 2. I od tego momentu możemy mówić, co nam się żywnie podoba, bo już nikt nas nie ogląda. Tak. No, to zbliżamy się do basetów. Dobra, czekaj. Zagadka. Czy wiesz, co jest szczególnego w basetach? Nie wiem. Są to psy, jest to rasa psów, która jest ekstremalnie odporna na ból. Tak. O. I jak już coś boli baseta, to znaczy, że jest bardzo źle. Ciekawe, mam dygresję z odpornością. No, dawaj.
Rudzi są mniej odporni na ból, mają niższy próg bólu. A dlaczego? Genetyczne komponenty. I jak się przyjmuje na przykład znieczulenie do anestezji, to anestezjolog powinien i musi brać poprawkę przy niektórych preparatach, czy podaje go osobie naturalnie rudej, czy nie. Bo te substancje mogą inaczej działać na osoby, które są rude, niż na te, które nie są rude. A myślisz, że jakby był rudy baset, to by się zniosło, te dwa efekty? Oj, nie wiem, wiesz? No. Habilitacja idea! Mam pytanie. Jak pisarz z pisarką, wiem, że wydałeś książkę. Tak. Ja również. Subtelnie, Janina. Subtelnie. Prawda? No. Większych nie robili, dlatego nie wzięłam. Ale tak, związane, ja sobie się zastanawiałam, ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. I moje pytanie brzmi, czekaj, jak zmierzyć prędkość światła za pomocą czekolady? To jest bardzo proste. Tak. Trzeba mieć tylko kuchenkę mikrofalową. I w kuchence mikrofalowej stosujemy mikrofale. Mikrofale to jest taki wycinek promieniowania elektromagnetycznego, a promieniowanie elektromagnetyczne podróżuje przez przestrzeń z prędkością światła. I teraz mamy częstotliwość tego promieniowania wyrażoną w gigahercach z tyłu kuchenki. Zwykle to jest 2,4, tak jak Wi-Fi. 2,4 gigaherca. Jest prosta zależność matematyczna. To możemy zrobić jako pracę domową. Która wiąże długość fali z tą częstotliwością, a to jest z kolei związane z prędkością. I teraz, jeżeli znajdzie się tę bardzo prostą matematyczną zależność, to wystarczy wyjąć tę obrotową tacę, włożyć tam czekoladę, maksymalnie dużą najlepiej, i odpalić kuchenkę mikrofalową. I zobaczymy, że czekolada topi się tylko w niektórych miejscach. To są miejsca, gdzie ta fala jest w swoim szczycie. Bo tam jest tak, jakby te cząsteczki czekolady są najsilniej poruszane, najwięcej ciepła jest generowane. Więc mierząc odległość pomiędzy tymi roztopionymi punktami, można znaleźć odległość pomiędzy tymi miejscami, gdzie jest szczyt dolina. I to jest połowa długości fali. Jak mamy połowę długości fali, to mamy w zasadzie długość fali automatycznie, a jak mamy długość fali i częstotliwość, to z tego możemy wyliczyć prędkość tej fali i w tym wypadku to jest prędkość światła. Czyli trzeba zmierzyć odległość między tymi roztopionymi punktami, środkami tych roztopionych punktów, bo to nie będą nigdy dokładnie punkciki, pomnożyć razy 2, to jest długość fali, zrobić takie proste działanie jak mnożenie albo dzielenie, już nawet tyle podpowiem, z tą częstotliwością i wyjdzie nam prędkość światła. I ja to robiłem i się pomyliłem tylko o kilka procent. No i słuchajcie, tę i inną ciekawostkę znajdziecie na przykład w książce Naukowa lista przebojów, którą zaskakująco nie napisał Dawid. Nie. Dobra, dziękuję ci bardzo. Trochę musimy kończyć, bo musimy iść szukać rudych pasatów i dużo ważnych odkryć przed nami, więc dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie.